kapitan prezydenta Warszawy. Witam. Dzień dobry panie. Witam serdecznie pana ministra Patryka Jakiego, kandydata na prezydenta Warszawy i przyszłego prezydenta Warszawy. Cieszę się, że pierwszego dnia kampanii pan przyszły prezydent Patryk Jaki, pan prezydent Patryk Jaki gości w Bydgoszczy. Panie prezydencie, tutaj w tym budynku mieszkałem do 25 roku życia. Miałem taki piękny widok na centrum Bydgoszczy, na Spisza. Dzień dobry, Roman Kukowski. Tak chciałem z sympatii do pana ten wizerunek, co tutaj... Pięknie. No, to tak ma się dużo talentu. Że... No, to pan malował? Tak. Ja jestem tutaj malarzem takim, można powiedzieć, że się zareklamuje regionalnym. To jest właśnie serce Bydgoszczy, to co jest Bydgoszczy, dla Bydgoszczy charakterystyczne, do tych starych, charakterystycznych dla Bydgoszczy Spiszy. Tutaj znani architekci wybudowali, nagradzamy zresztą w konkursach te nowoczesne Spisze. No proszę państwa, najważniejszy powód, dla którego jestem dzisiaj w Bydgoszczy. Chciałem oficjalnie poprzeć pana Tomasza Latosa na prezydenta Bydgoszczy. Proszę państwa, bardzo... Bardzo proszę wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, aby zagłosowali na pana Tomasza Latosa. I podam proszę państwa trzy powody. Pierwszy powód jest następujący. Mianowicie Tomasz Latos w tej chwili mieszka w Śródmieściu. Mieszkał na Fordonie wiele lat. Proszę państwa, widzieliście dokładnie miejsce, gdzie stawiał pierwsze kroki w Bydgoszczy. Widzieliście państwo to dokładnie miejsce. Widzicie, jak dobrze Tomasz Latos zna Bydgoszczy. Jego rodzice również byli lekarzami Bydgoszczy. Znana rodzina lekarska. Ale co najważniejsze, pan Tomasz Latos, i to jest drugi powód, pan Tomasz Latos jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu, zarówno parlamentarnym, co państwo możecie tutaj, co państwo wiecie i możecie zaobserwować, ale przede wszystkim, co bardzo istotne akurat w tych wyborach, jest osobą o dużym doświadczeniu samorządowym. Dwie kadencje spędzone w samorządzie to jest już wystarczająco, to jest plus przygotowanie parlamentarne. Takim doświadczeniem powinna się legitymować osoba, która będzie przyszłym prezydentem Bydgoszczy. No i powód trzeci, to jest dorobek. Ja na co dzień mogę obserwować, jak pan Tomasz Latos walczy o interesy Bydgoszczy w Warszawie. Widziałem i państwo również mogliście to zaobserwować, jak wiele milionów złotych dzięki interwencji pana właśnie Tomasza Latosa, pana posła Latosa, trafiło do bydgoskich szpitali. I na co dzień widzę, jak ciężko pracuje, jak bliskie są mu sprawy Bydgoszczy również w Warszawie. I to jest bardzo istotne, proszę państwa, żeby osoba o tak dużych kontaktach w Warszawie, o tak dużym doświadczeniu, aby była prezydentem Bydgoszczy, bo to się, proszę państwa, przysłuży państwa miastu. To spowoduje, że kolejne środki spłyną do Bydgoszczy. Dobra współpraca z rządem ma również znaczenie. Bydgoszcz może się rozwijać kilka razy szybciej. I Tomasz Latos jest tego absolutnym gwarantem. Jestem o tym przekonany. Na co dzień obserwuję jego siłę i determinację w walce o sprawy bydgoskie. Dlatego jeszcze raz chciałem zaapelować do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, aby w tych wyborach zagłosowali na Tomasza Latosa. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Panowie, witam serdecznie. Człowiekiem, który łamie konstytucję, nie witam. Pan będzie robił. Pod pomnikiem niezwykle zasłużonego prezydenta Bydgoszczy, prezydenta Leona Barciszewskiego, prezydenta, który miał odwagę wrócić do Bydgoszczy w trudnych chwilach. W chwilach, kiedy Niemcy wkroczyli do Bydgoszczy, kiedy były masowe rozstrzeliwania w naszym mieście. Wrócił tutaj wraz z rodziną i zginął. I szanowni państwo, pamiętajmy o jego dorobku również wcześniejszym, o tym, w jaki sposób rozbudowywał Bydgoszcz, w jaki sposób łączył Bydgoszcza, w jaki sposób dbał o ludzi biednych i słabych. Jest to dla mnie wzór patriotycznej postawy, nie tylko jako Polaka, ale również patriotycznej postawy jako bydgoszczanina. Potrzeba w Bydgoszczy dobrego prezydenta. Potrzeba i do takiego wyboru wzywam państwa w najbliższych wyborach samorządowych. Dziękuję uprzejmie.